kropkę podpompy z zamyczką i nalewamy mieszanki, tak? Czekają powietrze głęboki? Tak, pojawiają się. Większy cylinder i to za samo zadanie potrwa też już. Zakryło rurkę, tak może być? Proszę? Tak doszło do tego. Ja wiem, ale zejdzie tyle w cylinder, że uwolni się. Aha, to czyli nie? Dobrze, okej. Okay. A ten smart to jest na rurce, on nie wejdzie na płyn? Smart? To jest spożywczy smart, on jest specjalny, stworzony do tych maszyn, nie? Jak mamy krytyczną sytuację z tym smarem, na przykład nie możemy do końca, to w pompie wytworzy się tłuszcz, nie? No, dobra, okej. Okay. I te otwory, widział pan, jakie one są małe? Tak. Potrafią się przytkać tym tłuszczem. Wtedy trzeba podczas, no nie myć ją całą, zdemontować tą pompę, przemyć pod ciepłą wodą, no i gotowe, nie? O. Ale trzeba też pamiętać o tym ciśnieniu. Chodź, nagrywaj. Nagrywam. A temperatura schodzi chyba. Była wyższa tutaj. No bo chłodzi miski, nie? Mhm. Bąbelków już nie ma, można ten cerek sobie uwolnić, żeby się potwierdzić, tak? Aha. Teraz, tak jak mówiłem, praca pompy jest na większych obrotach, czyli żeby sprawdzić, czy ona działa, tak? Osłaniamy się i włączamy pompę, tak? Muszę włączyć pompę teraz. Tutaj widzi pan, działa, nie? Klapy jak miło, nie? Aha, działa. Po omacku szukamy dziury w dnie, tak? Okay. Zawleczkę. I tutaj już pomijamy ten proces uzupełniania ciśnienia, nie? Bo on jest ważny tylko w rowach. Okay. Zamykamy pokrywę, złożoną włączamy na śnieżynkę, czyli na pracę, tak jest. Śnieżynka. I to śnieżynka, i to śnieżynka, no dobra. Ale mam brudną to szybkę. Do menu. Ale z... Może tak. Jeśli pojawiam się kłopoty z maszyną, to proszę wykonać telefon do szefa. Zawsze odbierze, tak? Mhm. I pokieruje, tak? Dobrze. Maszyna jest ustawiona na naszą mieszankę. Mhm. I jeszcze nie musimy chodzić dzisiaj, tak? Ja sobie zrobię dla siebie podgląd temperatur w cylindrach i w miskach, tak? Aha. A czyli te przyciski teraz działają jak strzałki, tak? Dokładnie, chyba dużo, nie? No. A zatwierdzanie to jest środek, nie? Dokładnie. Tu mamy stopnie w cylindrze, tak? Czyli jeszcze jest troszeczkę mało, poczekamy. No i... No, normalne stopnie, nie Fahrenheity jakieś. Nie, ale można to ustawić, nie? Nie. Tutaj viscosity to jest stopień gęstości lodu. Nie? Aha. I ona dojdzie do zadanego momentu i się wyłączy po prostu, nie? Poziom viscosity jest w innych jednostkach mierzony około 2000, ale to też się pojawi po jakimś czasie, za kilku dni. I poczekamy kilka. Tak. Dobrze, wystarczy. Mogę panią prosić? Mogę panią prosić, żeby pani dosypała tutaj tyle cukru? Tyle cukru, dobra. I wstawiła czajnik wody. Dobra, wolna w sobie. Cześć. Sprawdzam, który to jest wężyk, nie? Aha. Chcesz przejść? Oj, przepraszam.
jeszcze trochę. Jeszcze trochę, tak? Koleżanka jest z Poznania, zawsze nic mniej niż z tym cukru. Proszę zobaczyć, nie? To jest ten proces płukania, ale że mam już syrop, to ono wypełnia się syropem. Syrop się zaraz tu nam pojawi. Mamy już w układzie syrop czekoladowy, a kalibrację przeprowadzimy za chwilę. Dobrze? Ja światło od szybki i do tego nie lubię. Teraz nie żałowałem. Teraz wody dokładnie do połowy słoika i dokładnie rozpuścić. Koniec. Teraz tak. Nie wiem, czy docelowo będziecie mieć to w paniakach, czy w jakichś zbiorniczkach. Ale proszę zauważyć, że ten wężyk jest szczuplejszy i potrafi się zagiąć, nie? No nie, czyli tak. On musi być zanurzony, nie? Tak. No o to chodzi. No i tak samo, nie? Syrop prim mamy włączony i wybieramy kolor truskawkowy. Sprawdzamy, czy płynie sobie syrop, nie? Płynie. Trafi. Gonna do it.